rozmawiajmy jeszcze. Szanujmy Boże namaszczenie. Bóg jest, to jest Jego namaszczenie. Szanujmy Jego namaszczenie. Graj przed Nim. Chciałabym Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Dotyczącą tego, co powiedział Michał Zięcina. To jest bardzo ważne. Za wcześnie rozbudzona seksualność powoduje problemy. Problemy, twoje problemy. Coś ci chcę powiedzieć, co cię ratuje. Ukierunkowanie się. Jeśli jesteś kobietą, jeśli jesteś mężczyzną i jesteś w miejscu, że dopiero wierzysz o swojego męża, to mam dla ciebie bardzo dobrą nowinę. Bardzo dobrą nowinę. Miłość cię uratuje. Ale powiem ci na kogo. Miłość do Jezusa cię uratuje. Kiedy został aresztowany do więzienia Artur, byliśmy w związku małżeńskim. Byłam zdrową kobietą. Normalnie chciało mi się seksu. Ale kiedy poznałam Jezusa, to przez 2 lata i 3 miesiące zapomniałam, że mam w ogóle męża. Tak bardzo chciałam być wypełniona Duchem Świętym. Tak bardzo powiedziałam: Boże, tak bardzo kocham Ciebie. Tak bardzo Cię miłuję. Nie prosiłam nawet o dar celibatu, ale przez 2 lata i 3 miesiące nie chciało mi się bzykać. Rozumiesz? Nie chciało mi się rodziny. Nie chciało mi się do mojego męża. Ponieważ moje myśli były ukierunkowane. Moje myśli były ukierunkowane na Chrystusa. Powiedziałam: kocham Cię. Chcę Cię kochać z całego mojego serca. Z całej mojej duszy. Miłuję Cię. I moje słowa nie były puste. Moje słowa nie były sloganem. Moje słowa były prawdziwe. I zostałam rozbudzona do miłości. Rozbudzona do miłości. Pierwsza chęć, aby się kochać, pojawiła się wtedy, kiedy dostałam bezdozorowe widzenie. Rozumiecie? Pierwsze odczucie seksu pojawiło się wtedy, kiedy dostałam bezdozorowe widzenie. W takiego Boga wierzę. W takiego Boga uwierzyłam. Takiego Boga poznałam. Taki Bóg wstał z martwych. Bo jeśli nie wstał z martwych, to nadaremna nasza wiara. Nadaremna, więc dalej grzeszmy, pijmy. Rozumiecie? On zmartwychwstał. Jeśli dziś powiesz do Niego, ukierunkuj.